Czy wymieniając druk świadectwa marynarzy ze starego wzoru na nowy, zgodny z konwencją MOP z 2006 roku, przypominam, konwencja MOP Maritime Labour Convention, musisz przyjechać osobiście do mojej przychodni we Wrocławiu. No oczywiście jak robiłeś wcześniej u mnie, czy gdziekolwiek indziej badania morskie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, przeczytam Ci zapytanie internauty, a jednocześnie mojego pacjenta. Witam Panie Doktorze, w związku z nowymi przepisami marynarze zostali zmuszeni do wymiany świadectw zdrowia Medical Certificate i rzecz dotyczy nowych druków, dlatego mam pytanie do Pana. Czy wystarczy przepisać moje obecne świadectwo na nowy druk, czy też należy wyrobić nowe? Dodam, że obecne świadectwo robiłem w Pana przychodni w grudniu 2012 roku, ważność na 2 lata do grudnia 2014. No takie nieskromne zapytanie, czy muszę się fatygować do Pana osobiście, czy jest możliwość załatwienia sprawy zaocznie, bez wizyty w Pana przychodni. Jestem z Żagania, 190 km do Wrocławia, 190 z powrotem, prawie 400. No cóż, odpowiadając krótko i na temat, niestety nie ma takiej możliwości. Zdecydowanie nie załatwiam żadnych badań, żadnych analiz, żadnych spraw, tym bardziej połączonych z wydaniem orzeczenia zaocznie. Prawie rok, akurat nie w tym przypadku, jest to zbyt długo, abym mógł być pewien, że cokolwiek nie wydarzyło się w Twoim zdrowiu, w Twoim życiu, jakiś wypadek czy jakaś inna sprawa, ale nawet gdyby to chodziło o okres krótszy, to czegoś takiego bym się nie podjął. Natomiast na pocieszenie muszę Ci powiedzieć, że jak już przyjedziesz do mnie, po badaniu lekarskim, po konsultacjach wystawiam nowe druki tych świadectw i oczywiście z nową datą, tak więc świadectwo zdrowia masz na pełny, nieskrócony okres ważności, czyli z reguły jest to 2 lata do 50 roku życia, no i 1 rok, czyli 12 miesięcy po 50. Jeżeli jesteś osobą, która ogląda ten film i nie badała się w mojej firmie, jeżeli Ty się nie badałeś w mojej firmie, a jesteś gdzieś z południowej czy zachodniej Polski, oczywiście serdecznie zapraszam Cię do Wrocławia, do mojej firmy na ulicy Żernicką 215. Jest to tuż przy autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zjazd jest albo na lotnisko, na port lotniczy, albo zjazd stadion. Stamtąd jest jakieś 2 km. Dojazd jest naprawdę dogodny. Badam już marynarzy gdzieś od ponad 10 lat. Badam też pracowników offshore'owych, platform wiertniczych. Jestem jednym z 4 lekarzy, przynajmniej na dzień dzisiejszy, w Polsce uprawnionych do badań UCOA, OG UK, prawda? Oil, Gas and UK. Jestem jednym z 2 lekarzy uprawnionych dla badań firmy Carnival Cruise Lines Caribbean. Także doświadczenie w tym zakresie mam. No i tylko mogę Cię serdecznie zaprosić na szybkie, sprawne badania. W zasadzie wszystkie oprócz norweskiego świadectwa zdrowia. Natomiast jeżeli spodobało Ci się wideo, oczywiście musisz to koniecznie skomentować tutaj poniżej. Daj lajka, daj kciuka, jeżeli chcesz mi pomóc szerzyć tą moją misję badawczą, misję badań wśród innych osób, nieznających mojej firmy, a potrzebujących badań marynarskich, badań do świadectwa morskiego, czy jakiegokolwiek innego. Oczywiście, jak zwykle, najwięcej dyskusji, najwięcej komentarzy toczy się nie tutaj na kanale YouTube, chociaż też serdecznie Cię do tego zapraszam. Toczy się tutaj na moim blogu badanialekarzamedycynypracy.com. Jest tam specjalna zakładka odnośnie badań marynarskich, badań do świadectwa morskiego. Także na ten blog serdecznie Cię zapraszam. Link jest w opisie do filmu. No i jeszcze raz serdeczne pozdrowienie od Darka Kraśnickiego z Wrocławia, lekarza specjalisty medycyny transportu uprawnionego do badań marynarzy.